Hej, cześć, witajcie moi kochani, w kolejnym odcinku zagrajmy w Call of Warhammer. Okej, musimy sobie ogarnąć najpierw co robiliśmy. Ja w tej chwili, słuchajcie, na... Nie wiem co ja robię w ogóle na tym komputerze, ale wiem, że strasznie mi ostatnio szwankuje. Mianowicie... Znaczy nie, no wiem co on robi. Kurna, czemu jest tak głośno? A no tak, przepraszam, bo ostatnio okazało się, że... O, powiedzmy, że takie 44... No, już jest okej. Chyba to koniec tury, nie? A nie! Ale czekajcie, czy jak tutaj pójdę, to czy zdążę wrócić? Bo ja nie wiem, czy to jest następna tura, to chyba nie. Dobra, ale tym możemy jeszcze wpieprzyć. Są jakieś dziwne zlagowania, nie? Tak mi się wydaje. Ale może tylko moje jakieś wymysły. Ale jeśli... A właśnie! No tak, przepraszam, bo mam... Chciałem sobie ściągnąć taką bardzo fajną gierkę. O, zobaczcie, jaki cwaniaczek zaatakował mnie. A ja sobie odpuszczę to miasto. Powiedzmy, że nie jestem pewien swojej siły. Tak, o kurde, ile oni tej armii nagle ściągają. Ja pierdzielę, serio? Zwierzę ludzie, serio? A wy tak naprawdę? Ja pierdzielę. No to nie ma innej opcji. Imperator zaświeci nas. Dobra, zobaczcie, ludzisko, nie ma czasu na... Nie ma tutaj opieprzania się, po prostu. Trzeba zrobić to, co do nas należy, czyli... To, co można, słuchajcie, rekrutacja. Kurwa, nie trafiłem. Rekrutacja, zaraz, tutaj upiory Kurhanu, co one dają? Czy chcesz na przykład pancerzem? Może szarżować bez rozkazu, mierzące szarże. 3000, utrzymanie 600. No to tak wygląda fajnie, ale... Ale i niebezpiecznie. Tego raczej nie potrzebuję. To nawadnianie wygląda. Ludzie. No. To nawadnianie nawet nie wygląda tak źle, ale na razie sobie to odpuścimy. Ej, no kurde, to nie jest śmieszne naprawdę, że to tak dziwnie laguje. Ja wiem, że ja trochę rzeczy robię. Ja potrzebuję jakiegoś generała. Kurde, no. Pozwólcie mi go zrekrutować w którymś miejscu. Naprawdę. Dobra, może weźmy tego pana. Niskie podatki macie, dacie radę, za turę wam się kończy, kurna. Głupie. To jak cholera, no. Będzie się jeszcze buntować. Gdzie tu można coś posprzedawać? O, tu jest. Dobra. Koniec zabawy stąd. Jakieś tam trzy jednostki, żeby tutaj pilnowali. Ty służył imperatorowi. Właśnie, kurwa, widzę, jak ty służyłeś imperatorowi. Dobra, nieważne. Słuchaj, cwaniaczku. Ja najpierw chcę ci rozpierdzielić ten twój głupi ryjek. Spokojnie, tutaj powinni się... Dokładnie, trzymają się tutaj, bo... Było niedawno przecież. Ta arystokracja von Karsteinów, to mnie tak interesuje. Tylko czemu tego nie mogę? Za trzy tury dopiero dostępne. Wiesz co, zrekrutujmy sobie tych... Boże, to będzie jako generał? Nie wiem. A nie, tych nie chcieliśmy przecież, przypominam sobie już. Ale w tym miejscu mogę, nie mogę rekrutować. Gdzie ja mogę rekrutować? Tutaj mogę rekrutować, tak? Tych moich truposzy na razie. Samych truposzy. Poproszę. Tutaj wytrzymają. Tutaj nawet gdyby zaatakowali, to tak możemy się... Możemy im straty zadać, naprawdę spore. W tym miejscu jedyne, co mogę rekrutować, to nic ciekawego. Tutaj możemy sobie ulepszyć na przykład cmentarz. No ale może najpierw cmentarz sobie pobudujemy w tych miejscach takich strategicznych, powiedzmy.
No nie mogę jeszcze tych doszkolić, szkoda. No to nic nie opłaca mi się tak naprawdę robić w tym miejscu. Tutaj jakaś rekrutacja. Dajemy sobie tą armię, tą jednostkę. Ja tego gnoja bym najchętniej teraz rozpierdzielił, ale ja sobie zaatakuję jeszcze raz to miasto po prostu. Rozpocznę oblężenie. A co? Bo mogę. Bo mnie na to stać, jakby ktoś to chciał powiedzieć. Tu, tu. I zaraz ja tutaj lecę tą armią robić czyszczenie. Mamy 4 oddziały. W pizdę mamy takich... Nie do końca okej jednostek. Nie do końca takich sprawnych, ale... Ale życie. Dobra, jakby co to mówię, tutaj się jeszcze rekrutuje, jak będzie pełna armia w Averheim, to myślę, że to problemu nie będzie stanowić. Tymi sobie oczywiście... Nie no, lecimy dalej nimi. Stanąłem, nie wiem czemu. Tymi rozpieprzamy tych. Lecimy, zajmujemy się świątynią zwierzę ludzi. Skoro nas zaatakowali, ja chciałem żyć w spokoju, ale no cóż. No właśnie, wiedziałem, że tak było. Ale kurwa, z dupy oni wzięli te dwie armie. Co za gówno, no. Dobra, dobra, już widzę, że tutaj trochę bitew będzie przed nami. I tu mnie zaatakował, jest 1-3. Ma te jednostki, ma tych swoich kapitanów, no to są prosy takie bardziej. Ale rozegrajmy sobie tę bitwę. Jak najbardziej ich osłabmy. Ale Lipton. No to się jeszcze nie będziemy odbijać tego miejsca, tylko cofniemy się rozwalić te dwie armie Averlandu, które gdzieś tam... Które się tam pojawiły. No widzicie, troszeczkę nas atakują, ale naszą siłą jest to, że w tej chwili cały czas będziemy rekrutować, stworzymy sobie po dwie armii na każdy front i już kończy się zabawa, tylko teraz jest właśnie taki moment, powiedziałbym, że właśnie przełomowy, nie? Stamtąd mają przyjść, tak? Skoro tak mi ustawiło, to zapewne takie... A nie, bo... Dobra. Ej, panowie, już było wszystko dobrze. Co, znowu się coś zepsuło, czy co? Bo nie rozumiem tego już. Stąd muszą przyjść. To jest całkiem interesujące miejsce nawet do obrony, muszę przyznać. A oni nie. Idą stamtąd. No i jest lipa, skoro idą stamtąd. No i nawet nie ma sensu lecieć tutaj. Ja pierdzielę. Jak oni to zrobili, to ja nie mam pomysłu, nie? Rozpocznijcie ten atak, bo tutaj mieliśmy im obrażenia jakiekolwiek zadać, te gówno takie za nie obrażenia nam wyjdą. Strzelacie w ogóle? Strzelają. A, bo tu wrota chcieli rozwalić, dobra. No, biegiem. Budynek stracony, widzę. No, tych na przykład rozwalić. A ty mi do tyłu trochę. Postrzelać ich tam. Tam walić właśnie, ustawić taki... No, miejsce tam, ustawić tutaj mur. Żeby nie mogli przejść i też w ten sposób i strzelać. Tu dziś jeszcze powinien być jeden oddział łuczników. Mają zasięg, cieszy mnie to. Aha, tutaj już do mnie lecą, więc... No właśnie. Tutaj walić. Wy uciekacie? Nie. Wy strzelacie, okej. A, tu zaatakować ich, bo nam weszli na plecy. Tak niesympatycznie to wygląda. Nie wiem, coś jest nie tak. Te spadki, what the fuck? No tutaj nic nie ma do zmieniania, kurde. Przez tyle czasu się grało super, wszystko było ładnie, pięknie. O, tutaj idą.
jakieś cwaniaki. A ci, wy już nie musicie uciekać, tam strzelać do nich. Wy się przygotujcie na wystrzelenie tutaj do tych panów. No właśnie, bo wszystko byłoby naprawdę bardzo dobrze, gdyby najzwyczajniej w świecie oni nas nie zaatakowali po prostu. A oni wykorzystali motyw, że nagle nasza frakcja została osłabiona. Nasza osłabiona w tym sensie, że jednak jakieś tam walki się rozpoczęły, nie? Pomiędzy innymi frakcjami a naszą. I to jest właśnie to osłabienie, nie? Tutaj cały czas ten róg niech jeszcze działa. A teraz ich będzie trudno rozwalić, nie? Znaczy, się dobrze ustawili, znaczy sformowali. Ale okej, jest na razie 20. Idzie nawet nieźle. Jakbyśmy to obronili, to byłoby już w ogóle super, bo wtedy nie byłoby nawet trzeba się skupiać na innych miejscach. Kurde, bo ty. Dobra. Drobna zmiana. Tam. Wy za cel sobie obraliście tych. Super. W takim razie niech tak będzie. Ci oczywiście cały czas nie strzelają tutaj. To jest moim zdaniem do wygrania. Albo przynajmniej do zadania takich obrażeń, że nie będzie potrzebna naprawdę duża armia, żeby zrobić porządek. Wylecicie tu już. Co do was? O właśnie, no ja bym chciał, żebyście rozpoczęli. O, pięknie, naprawdę mieli idealne miejsce na ostrzał tych zwierzaczków. No i zobaczcie, oni tutaj. No tak. Nie za ciekawie to wygląda, bo faktycznie już tutaj biegną. Ale no nic nie możemy też zrobić, nie? Muszą po prostu walczyć w takim razie. Są już potężne jednostki, niestety. O, wy wejdźcie im na plecy. Teraz się zacznie straty dopiero robić. Zaczną. Chyba, żebyśmy jeszcze pobiegli tych uratować. A ta jednostka niech idzie tutaj może. No jak generała nam zabili. Już jest lipa. Z lekka. Wolna kompania nasza. Niech. O Jezus, o Jezus, o Jezus, już po nich. Dobra. Tutaj. Jak największe straty zadać. Kurde, szkoda. No to arystokrata nie był, ale. Już nie w tym rzecz. Ale są jeszcze szanse, zobaczcie. Wchodzimy tutaj. Ojejku, już nam od tyłu wjeżdżają, widzę, tymi bestgorami. Beastgory w sumie to są, nie bestgory. Ojejny, dobra, już tutaj widzę bez generała, koniec. Szkoda, szkoda, bo znowu to jest ten problem, że nie mamy jednak jednostek generalskich. Wtedy ci łucznicy nie musieliby zostać, no ich strata nie byłaby taka aż poważna, nie? Mielibyśmy dwa oddziały pikinierzy, to się włócznicy by się zdali. Właśnie halabardziści w sumie. I wszystko byłoby naprawdę, naprawdę git. A tak, to chuj w dupę za przeproszeniami. Kurde, nic z tym nie zrobimy. Nie ma sensu tego prowadzić dalej. Stracili ponad 1000. Znaczy ponad, no prawie 1000 stracili. Kurde, szkoda, no tych generałów za dużo nas atakuje w tej chwili naraz frakcji. To jest ten problem. Nawet pierdolone zwierzę ludzie. Nawet pierdolone zwierzę ludzie nas atakują. Tam trzy jakieś armie już nadchodzą atakować nasze. O, pięknie, jak spalił miejscówkę. Like, normalnie, w ciemno. Dawaj mi go. Gdzie jesteś? Tu jesteś, pięknie. Groźba głodu. Potrzebowałem tego w tej chwili. Właśnie, bo ja, z tego ja nie wiem, co ja bym zrobił, gdyby nie było czegoś takiego jak groźba głodu.
Ja pierdzielę. Co to są w ogóle za jednostki? Skąd one się tutaj wzięły? Dobra. Tutaj armia się tworzy spokojnie. Będzie wszystko jak najbardziej git. Dwie jednostki kolejne. Cudownie. W takim razie, słuchajcie. Ja nie chcę, żebyś mi się ty rozwijał, dziadu. Wcale, a wcale. Teraz się zastanawiam, co by tutaj zrobić. Myślę, że zaatakujemy mimo wszystko świątynię zwierzoludzi i ją po prostu sobie zniszczymy, bo to jest jakby ich miejsce, gdzie się respawnie. No tutaj to nie ma opcji nawet, nie? Po prostu wchodzimy 4 do 3. A no tak, mamy tutaj zjebane. Jezus, jakie mamy potężne te jednostki, nie? Tak pobijane, ale mają tak cholernie potężne. No i co, tą bitwę musimy stoczyć. Jak my zaczęliśmy? Bardziej w pół do chyba było, nie? Coś takiego. No, to jeszcze mamy czas. No i lipa. No i lipa, lipa. Dobra, musimy wykorzystać jak najbardziej nasze jednostki dystansowe, bo w zwarciu będzie lipa. Chociaż cały ten odcinek na razie nie zapowiada się zbyt kolorowo. Rozpoczęcie rozmieszczania. Dobra, włócznicy. Oni, nasi włócznicy, kurna, pikinierzy. Nie włócznicy. Oni mogą faktycznie stanowić nasze takie... Naprawdę taki nasz wielki, olbrzymi plus mogą... Mogą tym plusem właśnie być. Dobra. No i... Generał. Mają zasięg? Mają jakiś zasięg, to niech strzelają chociaż ten raz. Nie no, zasięg był, był. Dobra. Wychodzicie. Wychodzą też nasi pikinierzy. Dwa, trzy. Wychodzą ci panowie oczywiście. No i znowu nie mamy kawalerii. Generał też kawalerią nie jest. Oczywiście tempo zwiększone. To co jest dla nas akurat takim dużym plusem, to to, że oni... Te ich jednostki są pobijane, mają chyba tylko... Tych właśnie, dystansowych mamy jakiś tam kuszników i coś jeszcze, więc na dystans powinniśmy ich wziąć. Pamiętajmy, że idą jeszcze kolejne armie. Idą armie Ostlandu. I to będzie problem. No, trzeba będzie jednak wydawać pieniążki. Teraz. Poniszczyć trochę, odzyskać świątynię. Odzyskać niektóre miejsca, znaczy się o tym chodziło. A tych jeszcze panów nie wziąłem, a to widzicie. Biegiem, bo na czasie mi zależy. Dobra. Potrzebuję was ustawić jako grupę. Bo grupą będziemy się poruszać. Cholera. Matka, jak oni się poknocili. Dobra. Ale podchodźcie w ten sposób. Nie mają żadnych takich wysoko... znaczy... Oddziałów dystansowych o wielkim zasięgu nie mają, więc to jest nasz plus. Za to mamy dobre jednostki dystansowe. Czemu byście się tak rozstawili? Tak macie stać. A tu co jeszcze ma dojść takiego? Nic. No i dobrze. No się knocą nam ustawienia. Dobra, tak. I za chwilę się skończy zabawa, bo... Zostawmy w takim razie już ich tak, jak ja bym chciał ich widzieć. Nawet dłużej, w ten sposób. Muzyczka się taka włączyła, jakby ktoś tutaj chciał już coś planować. Albo jakby doszło do walki jakiejś. Muzyka też często pomaga w ogarnięciu bitwy. O właśnie, już ktoś idzie, już jakaś gwardia. Chce się z nami przywitać, czy co? Dobra, biegiem. O, i teraz już powinniśmy mieć jakieś... Oni będą podchodzić.
Powinniśmy na tym skorzystać zaraz, ze względu na zasięg. O, już ktoś ma zasięg. Jakieś oddziały mają zasięg. I ta czarna gwardia powinna już zostać atakowana. Właśnie, o to chodziło. Już 5% poszło, no, a czarna gwardia jest oddziałem naprawdę bardzo dobrym, więc strata będzie naprawdę dla nas bardzo ważna. Szybko biegiem do tyłu i raz znowu kontynuujecie ostrzał swój. Komputer się zastanawia, co ma robić. Ja bym chciał sobie ich jeszcze troszeczkę do tyłu wycofać, żeby oni mieli lepszy ostrzał, a żeby sami nie byli tak ostrzeliwywani. Dobra, panowie. Stoją. 2% to są oczywiście straty, które zostały wywołane przez komputer. Teraz możemy jeszcze chwileczkę poczekać. Jeszcze chwileczkę. Dwukrotne tempo akurat powinno być naprawdę ok. I bum. Właśnie. O to chodziło. I teraz. Tam biegniemy. Tutaj zaatakowali tych. Oho. Czekajcie, utrzymać pozycję. Wy na razie ruszacie do przodu. Tak jak ten oddział, czy ten oddział. On powinien się skupić tam, strzelcy Ostlandu. Tam imperialni kusznicy. Tam ataki poprowadzić. Tutaj gwardia. Od tyłu poproszę. Odbijać się od nas, już. Od bitwy zmienił się w naszą pользу. Jak na razie idzie naprawdę ładnie. Jeśli niczego nie zmieni, to my pobiedzimy. A tak na nich. Szarża, bardzo ładnie, weszło. Więc też ma jakieś cholerne buffy, widzę. No to z ich perspektywy nie wygląda tak dobrze, Ostlandu. Zdecydowanie dostają baty. Przełamać linię w takim razie, nasze jednostki. Niech rozpoczną tutaj swoje zabawy. Dobra, dalej. No ta strona zdecydowanie potrzebuje wsparcia. Ale na razie ma się tylko i wyłącznie utrzymać, bo tutaj nic więcej oprócz tego ja od niej nie oczekuję. I to powinna zapewnić mi. Bardzo dobrze idzie. Widzicie, nie mają kawalerii, oni nie mają szans z nami bez kawalerii. Taka tam wydawałoby się jednostka, a jednak problemów i narobi. I nawet bitwę wygrać potrafi. O, ci miotacze. O, oni już są skończeni totalnie. Tam jest ważne, żeby teraz ich ustrzelać. Wszystkich tam, co są skupieni. 70% ponad już. Nie, co ja mówię. 60 ponad procent już przeciwników poległo. I do przodu. To jest już koniec tej frakcji. Znaczy tej armii. A frakcja już niedługo też upadnie. Tutaj. Biegiem poprosiłbym. O właśnie, zobaczcie jak się przełamało, nie? Czyli skupiliśmy na tym oddziale, a reszta... A reszta nie. I to teraz będzie problem. Tu trzeba zaatakować. A ten oddział tu. Piki, dawać. Tam zaatakować i już, tamta strona została przełamana, bardzo ładnie. Tu będą straty, wiadomo, ale... No bez tych strat by się nie obyło, niestety. Łucznicy stoją, bo nic nie zrobią.
No i dobrze, bitwa poszła naprawdę sympatycznie. Bałem się, że będzie gorzej. I już, przerzucamy ich na drugą stronę. Tam też pociosani przeciwnicy już. Jak widzimy, tu. Biegiem tutaj, rozwalić tu, proszę, pięknie. Tam gonić. Szkoda, że nie udało nam się ubić tego jego generała. Która to będzie jednostka? Która tu się szczyci tym, że dowodzi tą armią. Pięknie. No i bardzo dobrze, o to chodziło. I koniec bitwy, bo i tak nie wybijemy więcej. 404 stracenia za 1400. No i oczywiście zważywszy na to, że w tej chwili my sobie ich przetrenujemy. Mam nadzieję, zanim nas zaatakują, to będę mógł przetrenować chociaż jeden czy dwa oddziały. A jakbym mógł wszystkie, to już w ogóle byłoby cudownie. Ale zaraz zobaczymy. Doszkolić, teraz tak, połączyć je, czy nie połączyć? To jest dobre pytanie. Połączymy sobie raczej łuczników. Czy ja potrzebuję połączyć łuczników? Nie, bo tylko jeden oddział jest taki dość, powiedzmy, poważnie uszkodzony. O, wolnej kompanie. Połączmy sobie całość jednak. Dobra, teraz tak, do przetrenowania 3 oddziały potrzebowałbym. I zrekrutować nie mogę. No i to jest ten problem, bo Wurtbad było miejscem, gdzie mógłbym rekrutować te nasze super jednostki, nie? W takim razie tu. Boom, rekrutacja tego. Bo zmniejszyła nam się ilość piechoty. A mi bardzo zależy na ciężkiej piechocie. Przede wszystkim chyba tych szermierzy chciałbym mieć więcej. Więc tutaj 4 jednostki i bardzo dobrze. I będziemy mieli piękną ilość jeszcze. Tutaj do tej armii dojdzie szermierzy, bo wolna kompania nie jest zła, ale szermierze jednak mają większą wytrzymałość. Tu idzie 1, 2. Mnóstwo armii leci. Gdybym teraz ich zaatakował, to jaka jest szansa na zwycięstwo? No i tutaj nie powinni mieć teoretycznie nic, nie? Zapiszmy sobie grę, Sylwania bitwa przed tym. No i tak 200 straconych, nie? Dobra. To jest pokojowa okupacja. Ponaprawiajmy coś. Tutaj sobie połączmy armię, nasze jednostki. I ze względu na to, że tu... Czekajcie, co mi tutaj takiego ucierpiało, nie? Podczas tego szturmu niby. Te dwie. Cudownie. W takim razie wymienimy ich za to i... Te dwie dodajemy. Tutaj chyba gdzieś jeszcze coś powinienem mieć. O, tu są ci te twarde jednostki. I proszę, jest i pełna armia, i jest naprawdę dobra armia, więc... Bardzo fajnie, do tego za które powinniśmy mieć dużo pieniążków dzięki ruinom Mordheimu. Kolejna miejscówka już należy do nas. No tu teraz problem będzie ruszyć się tą armią. Zobaczcie, jak my ich nawet zaatakujemy i rozbijemy. No te armie są takie średnie. To tutaj mają kolejną. Dobra, zobaczymy, jak oni się będą ruszać, oni. Ci tutaj też nie powinni... A właśnie, tu nas atakują, zapomniałem o tym. Czy jestem w stanie tak wyjść stąd i wrócić? Chyba nie do końca, nie? Tu mają 4 oddziały, no bez jaj, no. A mają generała nad sobą? Mają generała nad sobą. To jest ten problem. To jest tak, rejtarzy nie wejdą. Jedyni, którzy wejdą, to mogą halabardziści i ci też nie wejdą na mury. Ile mamy oddziałów tutaj? No ale mamy tylko jeden oddział łuczników i on sobie nie poradzi z wybiciem wszystkich tamtych. Tutaj, tych sobie zrekrutujemy. Imperialnych szermierzy. W tym miejscu rekrutacja trwa, więc jest okej. Dobra. Dobra, powiedzmy, że... Tutaj wytrzymamy. I też na tym zakończymy ten odcinek. I mam nadzieję, że następny będzie udany. Albo bardziej przynajmniej udany niż to, co było wcześniej. Ja nie mogę jeszcze atakować, bo dopiero za turę będę miał. Okej. Dobra, trzymajcie ludziska, bye bye.